Hello na kanale. Dzisiaj ubieranie choinki, a jeszcze przed tym popracowałam fryzjera. Wróciłam do domku. Mieliśmy ubierać choinkę razem, ale widzę lampki, już ktoś założył. No ale lampki to w sumie nic ciekawego, więc nic nie straciłam. Choinka przyzdobiona już lampeczkami. Dobra robota, Daniel. Pięknie wygląda i nawet na czubku jest. Widzisz, że nie ma miejsca na nią. Pusta choinka. Zobacz, ładne są te siedzące. Dopiero kilka bombek, a ja już mam wrażenie, że nie ma miejsca, bo jest zapchane. A nawet nie skończyliśmy pierwszego pudełka. Uznaliśmy, że rozbieramy tą choinkę i ona się bardzo podoba. Niektórzy w tym domu mają inne zdanie. Kupiłam kiedyś we Freteksie. Macie film z o Freteksie, czyli jednorazki Lumpex. Chyba za 75 koron, więc to moja super okazja. I na pewno jej nie wyrzucę, tylko sławię na strych na gorsze czasy. A teraz zdejmujemy bombki i dajemy na dużą choinę. Nie wiem, jakim cudem mogą zapomnieć o moich pięknych listkach. Tu mam sznurek z Ikea, taki biało-czerwony, świąteczny. Zaraz to przedzieję. Idzie na choinę. Pięknie pachnie pomarańczą. Cudownie. Muszę zrobić te dziury na sznurek. Zacznę od takiej zwykłej pomarańczy. Dobra, spróbujemy. O, na luzie. O. No teraz dopiero choinka jest uzupełniona. O moje słodkie liski. Nie, no powiem, że te pomarańcze robią robotę. I tu moje piękne liski oczywiście. O, tam z tyłu pomarańczka. Taki ciekawy akcent, myślę. Jeszcze trzeba dokupić kilka ozdóbek i będzie finish. Jeszcze chcę te kule. Zdania nie pozwoli mi nigdy nie pozwolił. No nie wiedzieliśmy, gdzie je zaczepić na ścianach, bo tą gwiazdkę znaleźliśmy miejsce, tak samo tam, co jest na kominku. A jeszcze mam kurę. I mówił Daniel, że może damy je pod choinkę. I to, że fajnie wyglądały, pod choinkę? Z góry tak zwisały. Tak, jako bombkę zawieść. Nie, ale tak z góry, w choinku? No dobra, zróbmy dziurę w suficie. To lepiej tak rzucić po prostu. Bez sensu, jak taka rzucona. Głupi pomysł. Ale jak przyczepiona do sufitu, to też głupi pomysł? Nie wiem. Może przytrzymam, wejdę na czas, przytrzymam i zobaczysz wizję. Co ty myślisz? Nie będzie dobrze. A co o to? Ona jest taka o. Są baterie? Nie ma baterii oczywiście. Trzeba włożyć dopiero. Proszę, 250 koron. Ale 50%, bo 125 jeszcze poplamiłam. Dyskoteka. Muszę się pochwalić, że akcja kula została zakończona sukcesem i są w domku.
O, kupiliśmy na drzwi do domu wieniec taki, żeby po prostu coś było na tych drzwiach. I do tego małe bombeczki. Taki. Taki badziew, ale zaraz go zrobimy, będzie cudowny. Trochę powalczyliśmy. Patrzcie, jaki fajny efekt końcowy. Stopka z cukru wianuszka. Fajnie to wyszło. A był z takiego bitnego, taki elegancki. I dużo nie trzeba było. Trochę poświęcić czasu. Bombeczki moje jesienne szyszki. Przyszły moje skarpetki, które zamówiłam na Temu. I fajne, myślałam, że będzie jakieś badziewie. A tutaj takie fajne futerko, literka z czapeczką. Idę zawiesić na kominek. Dokupiliśmy gwiazdę i takie fajne śnieżynki. Dajemy na choinę. Może lepiej, jak są tylko białe lampki. Minus tych gwiazdek, że one są aż do siebie przylepione w tym pudełku. Taki obraz muszę poznać, nowy zrobić. I widzicie, nie wszędzie mają brokat. No, a z daleka według mnie widać. I powiem wam, że te gwiazdki robią super efekt. Dobrze, że zajechaliśmy je kupić. I gwiazda tam też jest. Hello na kanale. Dzisiaj ze mną gość specjalny, który jest u mnie na weekend. I tak, no niestety, podsumowując, nie udało mi się zrobić 24 filmów, tak jak początkowo planowałam, od 1 grudnia do 24. Więc seria Vlogmasy w tym roku nie do końca, ale za rok postaram się to naprawić. Dzisiaj jedziemy na jarmark bożonarodzeniowy w Oslo. Jeszcze muszę zrobić paznokietki, bo te niby świąteczne, albo takie czerwone, jakieś z brokatem. Czerwone, no bardzo takie wino. Ale już odrost jest, więc czas najwyższy zrobić paznokcie świąteczne, bo zaraz będzie Sylwester i wtedy już muszą być jakieś szalone. Właśnie wybieramy się do Oslo na jarmark bożonarodzeniowy Jun i Winterland. Dlatego zabieram was ze sobą. Może to będzie już ostatni vlogmas w tym roku. Dlatego jarmark bożonarodzeniowy musi być. Trwa on do 31 grudnia, więc jeśli chcecie, to jeszcze zdążycie wziąć samolot i przylecieć do Oslo. Tak więc polecam, na pewno zdam relację, jak to wygląda. Zrobiłam sobie paznokietki. Tak wyglądają. Jest brokacik czerwony, zielony, więc wydaje mi się, że pasuje do klimatu świąt. Tak więc czekamy na metro i ruszamy dalej. Ewidentnie zbliżamy się do celu naszej podróży. Weźmy troszkę migdałów.
Dobry. Słodkie. Taki woreczek, 60 koron. W sumie nie drogo jak na takie imprezy. Co ci tam w smaku przypomina? Kukułki? O proszę, czyżby tu była konkurencja dla legalnych wałków? Ktoś ma ochotę na burgera z łosia, to jak najbardziej, 200 zł. Możecie wypożyczyć łyżwy za 200 koron na cały dzień i sobie śmigać po lodowisku. Jeśli macie swoje, to weźcie za free. Tu, w tym, możecie mieć ślisk na takiej macie z samej góry do dołu.